Czy wiesz, gdzie nasz organizm magazynuje wapń? Około 99% wapnia buduje nasze kości i zęby, ale pozostały 1% też pełni szereg ważnych ról. Na przykład reguluje kurczliwość mięśni i przewodnictwa bodźców nerwowych, dzięki czemu mięśnie działają sprawniej. Wapń wpływa też na krzepnięcie krwi, sprzyja obniżaniu jej ciśnienia i reguluje gospodarkę hormonalną. Wapń powinniśmy dostarczać sobie z pożywienia, jednak nie każdy potrzebuje takiej samej jego ilości. Na przykład dzieci od 4 do 9 roku życia potrzebują około 1000 mg na dzień. Te nieco starsze dzieci oraz młodzież już 1300 mg. A dorośli powinni spożywać około 1000 mg. A jak myślisz, ile wapnia przyjmują niemowlęta z mlekiem matki? Już odpowiadam. Między 200 a 260 mg na dzień to prawidłowa ilość. Jedna 250-ml szklanka 2% mleka dostarcza około 300 mg wapnia. A jak pod względem zawartości wapnia wypadają inne produkty? Wapnia dostarczysz sobie sięgając po fermentowane produkty mleczne, kefiry czy jogurty naturalne, które dodatkowo wspierają pracę jelit. Wzbogacone w wapń napoje roślinne, np. sojowe lub owsiane lub tofu. A także warzywa zielone, takie jak jarmuż, brokuł, natka pietruszki i wiele innych. W kontrolowanej ilości dodawaj do posiłków orzechy oraz ziarna takie jak sezam, pestki dyni, mak, siemię lniane. To również źródło wapnia. Jedna łyżka maku, 10 gramów, to aż 126 mg wapnia. Niedobór wapnia doprowadzić może do poważnych konsekwencji. Na szczęście dostarczysz go sobie w prosty i pyszny sposób. Smacznego! Dowiedz się więcej na rodzinnaakcja.pzh.gov.pl.